Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami wydarzenie tygodniowe w F1 2019 na kanale. No i zobaczcie, słuchajcie, jesteśmy w Hiszpanii, no i do zrobienia mamy trening i kwalifikacje, no i oczywiście później wyścig. Zobaczymy, co tam się uda zrobić. No, słuchajcie, żeby nie przedłużać, przechodzimy w takim razie do treningu. No i zobaczmy, znowu mamy do wyboru tutaj naprawdę kultowe auta, no z niektórymi oczywiście naprawdę ciężko jechać, ciężko nad tym zapanować. No dobrze, słuchajcie, wybieramy w takim razie McLarena 98 MP4 13, no i zobaczmy, czy to faktycznie nam tutaj się uda wykonać. Zobaczymy oczywiście w treningu numer 1 w Hiszpanii, naprawdę tor dosyć lubiany. No i zobaczymy, słuchajcie, co w tym wydarzeniu tak naprawdę uda się zrobić w sesji treningowej. Oczywiście do zaliczenia mamy kilka kwestii, które musimy tutaj wykonać, nie zwlekając oczywiście. Soon enough, the teams will be heading onto the track for what will no doubt be a really interesting day of practice. No dobrze, słuchajcie, pogoda, jak widać, no taka sobie. Zobaczymy w ogóle, jakie to będzie miało przełożenie na tutaj jeżdżenie po tym torze. Dobrze, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale mamy oczywiście, oj, się włączyło niestety przyspieszenie. Dobrze, mamy jakieś tam ustawienia na Hiszpanię. Zobaczmy w ogóle, czy faktycznie będziemy w stanie coś tutaj zrobić, jeżeli chodzi o właśnie ten ciekawy jakże bolid. No dobrze. Aklimatyzacja na torze w takim razie. Zobaczmy, czy nam się uda to w miarę spłynnie i bez kłopotów przejechać. Dobrze, muszę tylko zrobić testa na początek, bo... Okej, czyli tu jest niezmienione jeszcze. Dobra. Okej, ustawienie tej mieszanki na razie standardowo. Ależ dziwnie się jedzie, słuchajcie, naprawdę coś nieprawdopodobnego. No i zobaczymy, czy uda się to zrobić. Pierwsze kółeczko rozpoczynamy. Wynik docelowy 305 na tym treningu do zrobienia. Aż normalnie śmignięte. No, w miarę rozsądnie, można powiedzieć. Aż dziwne, że to była purpura. Dobra, coś przy okazji, przejechanie 5 zakrętów. No, tutaj trzeba naprawdę z szacunkiem, słuchajcie, do tego zakrętu. Dobra, na szczęście nieanulowane to okrążenie. Ajajaj, ależ zniszczone to teraz. No niestety troszeczkę, po pierwsze, kierowca nas tutaj wystraszył. No musieliśmy teraz mocno zwolnić, no i zobaczcie, co się dzieje, niestety. Dobrze, mamy delikatny problem, no ale zobaczymy. Dobra, próbujemy, słuchajcie, zrobić tą purpurę. No, gdyby nie ten kierowca, myślę, że spokojnie dalibyśmy radę to zrobić na pierwszym podejściu. No ale cóż. W końcu to trening. Trzeba troszeczkę poćwiczyć. No, na razie 3 pierwsze na purpurze. Yeah.
No dobrze, troszeczkę zarzuciło nas na wyjściu. No, na razie jest ok, jest ok. Dobra, sama purpura, jak widzicie. Dobra, ładnie teraz to wyjście, w miarę spokojnie. No i niestety zaliczona zieleń. No tu już wolniej, tu już wolniej niestety. Ależ błąd teraz. No niestety, słuchajcie, nie uda się zrobić purpury. No i będzie trzecie, ostatnie podejście, tak naprawdę ostatnia szansa. Oj, 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 mamy wyjazd kierowcy. Dobra, i próbujemy, próbujemy, ale zieleń tutaj niestety zaliczona. No, ale ważniejsze jest oczywiście, żeby na końcu to tempo troszeczkę poprawić. Dobra. No, teraz to ważne miejsce. Troszeczkę się zaczynamy rozpędzać, więc trzeba uważać. Dobra, z szacunkiem, do tej szykany tak samo. Dobra, tutaj udało się wyjść. No naprawdę, będzie ciężko tutaj się ścigać tym bolidem. Dobra, i teraz to miejsce, które ostatnio niestety... No, jest pytanie, czy... Jest. Dobra, słuchajcie, wracamy do garażu. Pierwsza aklimatyzacja na torze w miarę sprawnie poszło. No, mówię, ten tor w miarę lubię, więc nie powinno być tutaj kłopotu. Dobrze, zarządzanie oponami w takim razie, jako trening numer 2, tutaj do zaliczenia. No, znowu mamy jakiegoś kierowcę przed sobą. Troszeczkę będzie nas tutaj blokował pan Schiffer. No, spróbujmy go wyprzedzić. Tutaj w miarę na dolocie do tej szykany. Dobra. Tutaj ważne, żeby nie stracić zbyt dużo prędkości. Ależ błąd, ależ błąd. No, mogło się to skończyć nie najlepiej. Wracamy do garażu. No, troszeczkę będziemy uszkodzeni tutaj. Dobra. No, czasu trochę uciekło. Podejście numer 2. Problem tam na wyjściu. No i niestety złapany żwirek. Co spowodowało, że uderzone w bandę. Mogliśmy co prawda tam odpuścić. Odpuścić ten gaz, no ale i tak już praktycznie kółko było w plecy. No, mam takie wrażenie, słuchajcie, że po prostu z tym torem zaczyna się coś dziać niedobrego. Tak to wygląda, jakby on po prostu tracił przyczepność. Robił się tak jakby mokry. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, jeszcze troszeczkę tych treningów przed nami. No, miejmy nadzieję, że uda nam się to wszystko w miarę sprawnie przeprowadzić. Zaczynamy w takim razie zarządzanie oponami. Dobrze, w miarę fajnie to wygląda.
Ajajajajaj. No naprawdę, słuchajcie, tak jakby się robił wilgotny ten tor. Dobra, już jesteśmy na purpurze. Delta wysoko. Dobrze, tutaj naprawdę, słuchajcie, lepiej zwolnić. Jest oczywiście patent, żeby bardzo szybko przejechać przez te zakręty, ale ryzyko jest bardzo, bardzo wysokie. Naprawdę można łatwo stracić przyczepność, nawet na piątym biegu. I wtedy po prostu lecimy w bandę. No. Z małymi kłopotami tutaj na wyjściu. No, prawie byśmy powtórzyli błąd tutaj z tego pierwszego okrążenia. Dobra, wracamy do garażu. Słuchajcie, drugi trening zaliczony na purpurę. Dobra, zarządzanie paliwem. 11 minut sesji zostało. No, pewnie wszystkiego tutaj w tym pierwszym treningu nie uda się wykonać. Najważniejsza oczywiście będzie też kwalifikacja. No, znowu mamy kierowcę przed sobą, troszeczkę nam tutaj przeszkadza. No, dziwne zachowanie, nie wiem czy chciał nas puścić, czy tak dohamował. Dobra, i zaczynamy, słuchajcie, zarządzanie paliwem w takim razie, okrążenie pierwsze. Dobra, oczywiście możemy sobie odpuścić przed każdym zakrętem, słuchajcie, i wtedy naprawdę tego paliwka bardzo dużo wlatuje, można powiedzieć, do zbiornika zapasowego, rezerwowego, gdzie to... Oj, i straciliśmy tutaj na wyjściach przyczepność. Dobra, delikatnie teraz. No, troszeczkę słabo z tym zarządzaniem paliwem. Trzeba nad tym troszeczkę teraz bardziej popracować. No, było blisko spina tutaj. Dobra, no zbliżamy się do zakończenia tego kółka, więc powinniśmy już z tym paliwem być no daleko na purpurze. Dobra, teraz to trzeba jakoś gładko przejechać. Dobra, powinno się udać. I ostatni kawałek prostej, zaczynamy. Dobra. Okej, udało się. Dobra, możemy wracać do garażu. Słuchajcie, no i kolejny tutaj etap tego treningu zaliczony na purpurę. Zobaczymy jak tam z czasem. Tempo kwalifikacyjne. No, powinniśmy zdążyć. 5 minut, 5,5 minuty. No oczywiście... Gdyby się nie udało, to mamy jeszcze tak naprawdę dwa pełne treningi tutaj z możliwością wykonania tego. Dobra. No, naprawdę troszeczkę tłoczno się robi na tym torze. Zobaczcie, co się dzieje przed nami. Ile tych kierowców tutaj. Dobra, spróbujemy wyprzedzić tych kierowców. Nikt tam nie wyjeżdża, nie. No, od zewnętrznej nie było wyjścia. Dobra, jako tako, słuchajcie,
Oczywiście ważna jest ta kwalifikacja do wyścigu. No, niestety nie zawsze się, słuchajcie, udaje to wydarzenie tygodniowe zrobić do końca, bo naprawdę wyścigi są ustawione nie tak, że jest co godzinę, tak jak było kiedyś, że w każdą godzinę, słuchajcie, były wyścigi. Teraz czasami jest tak, że trzeba czekać 5 do 6 nawet godzin, no i tak jak wiecie, z uwagi na różne strefy czasowe, naprawdę jest ciężko, ciężko czasami się w to po prostu wpasować. No i będziemy oczywiście próbowali do samego końca, jeżeli się uda, oczywiście cały weekend. Ależ błąd teraz tutaj. No naprawdę to miejsce, słuchajcie, będzie nam przysparzało tutaj kłopotów. No, mamy tak naprawdę ostatnią szansę, żeby zrobić ten czas, bo już minuta 34 zostało. No, próba numer 2, zobaczymy. Troszeczkę się zagadałem, słuchajcie. No i to spowodowało, że niestety mamy tutaj w plecy, jeżeli chodzi o to pierwsze kółko. No, trzeba uważać, trzeba uważać. Słuchajcie, widać, że przy tej pogodzie ten tor po prostu nie trzyma. On nie trzyma, ewidentnie. Jest tutaj kłopot z przyczepnością. No, zachwiało nas tam na wyjściu. Troszeczkę za mocno dociśnięty gaz. No, spora delta, także zapas tutaj mamy, więc szkoda by było naprawdę to okrążenie też zmarnować. Tutaj też jest takie miejsce, gdzie nagle z szybkiej prędkości mocne dohamowanie. Trzeba uważać na wylocie, żeby nie za szybko, nie za ostro, ponieważ można bardzo szybko wyfrunąć. No i dobra, teraz, teraz uważamy, nie uciekamy, tylko uważamy tutaj. No, trzeba też uważać oczywiście, żeby nam nie zdjęto czasu za przekroczenie toru. Dobra, minuta 29, 766, no powiedzmy, wracamy do garażu. Sesja, tak jak widzicie, się zakończyła w tym momencie. No i zobaczmy, słuchajcie, no strategia wyścigu to jest jedyna rzecz, której nam się tutaj nie udało zrobić. Mamy jeszcze kilka celi do zdobycia, więc no jeszcze troszeczkę będziemy musieli w tych treningach popracować. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy szybciuteńko, szybkim tempem tutaj do treningu numer 2. Oczywiście, no jak uda nam się zrobić wszystko, co mamy tutaj wykonać, trzeba teraz szybko podejrzeć, słuchajcie, nasze cele zespołowe. Zobaczyć, co tak naprawdę brakuje tam jeszcze do zrobienia. Aklimatyzację na torze mamy, zarządzanie oponami mamy, zarządzanie paliwem też, tempo kwalifikacyjne. No i zobaczmy, strategia wyścigu i cele zespołu. Konsekwencja, czyli mamy przejechać 3 szybkie okrążenia, no myślę, że tutaj przy strategii nie będzie z tym kłopotu. Konfiguracja samochodu. Konfiguracja samochodu. No dobra, czyli tak, najpierw, aha, jeszcze zobaczmy, czy zmieniły nam się ustawienia. No nie, mamy ustawione to, co mieliśmy wcześniej. Dobrze. Strategia wyścigu. Zaczynamy w takim razie. No i na koniec, słuchajcie, zmienimy strategię oczywiście i wtedy przejdziemy. Tak to będzie wyglądało. No, naprawdę, przepraszam was, ale mam inaczej ustawione przyciski w 20, inaczej w 19, nie wiem dlaczego tak. No ale jakoś tak mi bardziej pasowało, jeżeli chodzi o pewne elementy podczas jazdy. No i niestety czasami po prostu mi się te guziki mylą i przez to właśnie czasami pojawia się ten ekran, który, no można powiedzieć, trochę nam tutaj przysłania obraz. Dobra. Dobra, dzięki Jeff. Okej, słuchajcie, zaczynamy w takim razie strategię wyścigową, czyli tak jak wiecie, musimy tych kilka kółeczek idealnych, bez żadnych przekroczeń torów, bez błędów tak naprawdę tutaj przefrunąć.
Oczywiście możemy to sobie zrobić troszeczkę delikatniej, naprawdę nie trzeba tutaj cisnąć na ostro, no ale oczywiście to też dobre ćwiczenie przed tak naprawdę kwalifikacjami. Tak jak widzicie, troszeczkę pogoda się tutaj poprawiła, naprawdę są jeszcze chmurki na niebie, ale to już są naprawdę chmurki tylko i wyłącznie zwiastujące dobrą pogodę, dużo słoneczka, więc ten tor na pewno pod koniec tej sesji treningowej będzie naprawdę tutaj przyklejał nasz samochód do powierzchni. No i zobaczmy co tutaj jesteśmy w stanie zrobić. No już są pierwsze czasy sesji. Ależ było blisko błędu, delikatnie teraz. Ładne okrążenie, nie popsujmy go. No, zbliżamy się do granicy 1,29. Oczywiście nie jest to jakiś czas zachwycający mocno. No, ale to też, słuchajcie, nie o to tutaj chodzi. Ważne, żeby przejechać te treningi, zdobyć troszeczkę pońców. Może wreszcie się uda pomalować nasz bolid do gry wieloosobowej dzięki zdobytym pońcom, bo na razie niestety z uwagi na to, że nie mamy 3000 punktów, nie było to możliwe. No i zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Troszkę dostajemy chyba tych pońców właśnie za te treningi. No, oj, tutaj błąd, naprawdę bardzo duży na tym wyjściu. No, tak jak wiecie, brak szacunku do tego zakrętu właśnie powoduje takie historie. Trzeba o tym pamiętać, że tam naprawdę delikatne wyjście, no szczególnie takim bolidem, jakim jest McLaren z tego roku. Aczkolwiek muszę się, słuchajcie, przyznać do tego, że no jeszcze McLarena jako tako jestem w stanie opanować, natomiast z Ferrarką z tamtych czasów, tych starszych Ferrarek 9.8 w dół, no mam leciutkie kłopoty. No udało się chyba zrobić szybszy czas niż w poprzednim przejeździe. No jeszcze troszkę nam brakuje, w tej chwili mamy 30 punktów zdobytych, 50 powoduje, że oczywiście osiągniemy swój cel, czyli naszą purpurę. No musimy przejechać jeszcze to jedno kółko chyba, żeby osiągnąć ten przedostatni cel, który tutaj postawił przed nami zespół. No i zobaczymy, czy to się uda. No myślę, że nie powinno oczywiście być kłopotów. Naprawdę, słuchajcie, to jest już w momencie, jak jesteśmy w miarę jako tako wyjeżdżeni, mamy opanowane tory, no to oczywiście naprawdę, słuchajcie, sama frajda, nie można powiedzieć inaczej. Gorzej oczywiście, jak wszystkiego musimy się gdzieś tam uczyć, każdy zakręt, każde dohamowanie. No tutaj naprawdę, słuchajcie, już jesteśmy blisko tego, żeby przeskoczyć oczywiście sobie na wyższy pułap lotów, jeżeli chodzi o kwestie tutaj dotyczące asyst. No ale naprawdę wiecie dobrze, że trzeba być pro, trzeba być mistrzem, żeby, słuchajcie, wyłączać te asysty. Ja na razie sobie na to pozwolić nie potrafię. Dobra, mamy konsekwencje. Mamy osiągnięty chyba cel, tak jest. No dobra. Możemy w takim razie wracać do garażu, zobaczyć jak to wygląda. No i oczywiście spróbujemy jeszcze ewentualnie, słuchajcie, przefrunąć tutaj na innej konfiguracji samochodu. Zrównoważona, dlaczego nie? Ależ ten dźwięk, słuchajcie, to jest coś pięknego, naprawdę. Dla samych tych dźwięków, tych silników warto zrobić tych kilka tysięcy kilometrów. Naprawdę coś niebywałego, pięknego.
No coś niestety, co już powoli odchodzi w niepamięć i no myślę, że raczej będzie ciężko, słuchajcie, żeby tutaj jeszcze ewentualnie można było mieć okazję do posłuchania właśnie tego typu silników. No cóż, tak jak wiemy, doba elektryzacji, można powiedzieć, ekosystemu i tak dalej, to wszystko ma wpływ na to, co się dzieje w Formule 1. No i oczywiście naprawdę te silniki, tak jak mam nadzieję, że oglądacie formułę, która jest oczywiście w 100% elektryczna, nie elektroniczna, tylko elektryczna, no to oczywiście no dźwięk, słuchajcie, naprawdę ze świecą szukać czasami tych dźwięków z silnika, one są po prostu cichutkie, tych praktycznie pojazdów, bolidów praktycznie nie słychać, no ale przecież to jest cała frajda, słuchajcie, naprawdę na Węgrzech w 2004 roku naprawdę trzeba było mieć komplet podwójnych słuchawek, żeby można było wysiedzieć na trybunach przy oglądaniu Formuły 1, ponieważ te silniki brzmiały po prostu hardkorowo. No, zobaczmy, zaczynamy, słuchajcie, pierwsze kółko tutaj do tego, żeby przejechać oczywiście ostatni cel zespołu. Będziemy mogli wtedy przeskoczyć tak naprawdę do kolejnej sesji treningowej, w której, nie wiem, przejedziemy sobie tempo kwalifikacyjne i tak naprawdę będziemy mogli sobie cały trening przewinąć, ponieważ większość rzeczy, które mieliśmy tutaj zrobić, mamy zrobione, mamy wykonane. W tej chwili oczywiście próbujemy zaliczyć ostatni element, który tutaj został do zaliczenia wskazany przez zespół. No i oczywiście, no, miejmy nadzieję, że w tempie kwalifikacyjnym coś tam uda się zmontować. Tak jak widzieliście, tam chyba 170 któraś pozycja po poprzednim wydarzeniu tygodniowym, aczkolwiek no niestety w 20 nie udało się, słuchajcie, dokończyć wyścigu. Zrobiliśmy tam treningi, zrobiliśmy tempo kwalifikacyjne, ale już na wyścig, słuchajcie, nie starczyło czasu, ominięte niestety. No tutaj musimy uważać, mamy jakiegoś kierowcę przed sobą. No, wyczekajmy ten moment. No, spróbujmy na tym. Do hamowaniu. Okej. No, miejmy nadzieję, że już po przejechaniu linii mety pokaże nam się ta upragniona informacja, że cel zespołu został osiągnięty. A tutaj w wyścigu trzeba będzie trochę uważać. Mamy to, słuchajcie. Możemy wracać. No i znowu. Słuchajcie, pomyliłem te przyciski. Niestety tak już bywa. No chyba naprawdę pomyślę na tym, żeby to ustawić identycznie, bo to nie jest dobry pomysł, jeżeli się przyzwyczajamy do przycisków, a później na przykład używamy jakichś innych. Dobrze, no to słuchajcie, mamy tak naprawdę wykonany ten trening, możemy sobie przewinąć czas, tempo kwalifikacyjne, strategia wyścigu, zarządzanie paliwem, zarządzanie oponami, aklimatyzacja na torze, na purpurę, no i oczywiście cele zespołowe zaliczone, wszystkie tutaj, no i tak naprawdę trening dla nas, można powiedzieć, no powoli się kończy. No i jeszcze słuchajcie, zapraszam Was oczywiście do udziału w sesji kwalifikacyjnej, ponieważ to jest klucz tutaj, jeżeli chodzi o zdobywanie tych pońców. No i zobaczmy, przejdź do następnej sesji treningowej. Oczywiście zrobimy to, słuchajcie, tylko na takiej zasadzie, że przefruniemy po prostu przez tą sesję treningową. No, możemy w ramach, słuchajcie, ćwiczebności przejechać po prostu jedno kółeczko, jeżeli chodzi o kwestię kwalifikacji. Tutaj tempa kwalifikacyjnego, zobaczymy, czy warunki na torze nie uległy zmianie, aczkolwiek, jeden błąd. Wracamy do garażu, przepraszam Was bardzo, ale zapomniałem, słuchajcie, zmienić setup oczywiście, bo przecież pewnie został ten w standardzie, który tutaj próbowaliśmy dokonać, no, opony, jak najbardziej. Dobra.
Dobra, dzięki Jeff. Oczywiście zaraz wyfruwamy. Dobra, to jest zrobione. Możemy frunąć. Dobra, zrobimy sobie jedno kółko w ramach ćwiczeń przed sesją kwalifikacyjną tutaj na tym torze w Hiszpanii. Dobra. Ależ wypchnęło nas teraz tutaj na tym zakręcie. Mały błąd. Dobra, znowu ten tor niestety zaczyna wracać do tego, co było w tym pierwszym treningu. Są jeszcze prześwity te słońca, ale no, zaczyna się chmurzyć. Zaczyna się chmurzyć. Dobra, ustawiona mieszanka na bogatym. Dobra, tutaj w miarę się udaje nam wyjść. Dobrze, przejedziemy, słuchajcie, kółko i tak naprawdę można powiedzieć, że sesja treningowa zakończona. Oczywiście pozostaje nam jeszcze wykonanie kwalifikacji krótkich, no 18-minutowych, ale tak jak wiecie, no to nie jest tak naprawdę 18 minut. No chyba, że faktycznie nie będziemy używać jakichś tam powrotów do garażu i tak dalej. No to wtedy oczywiście jak najbardziej ten czas jest realny do przeprowadzenia, natomiast tutaj nie jest to konieczne, tym bardziej, że wiecie, no w kwalifikacjach ciśniemy na maksa, więc naprawdę szansa na błąd, prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest naprawdę wysokie, co może oczywiście później skutkować problemami, żeby w tej czasówce sesji kwalifikacyjnej w ogóle się znaleźć i zmieścić, przede wszystkim zrobić tempo, zrobić jakiś czas. No i znowu, przepraszam, znowu to samo. Znowu pomyłka tych przycisków, naprawdę. Trzeba będzie nad tym pomyśleć, bo zaczyna to być troszeczkę irytujące. No i dobra, słuchajcie, dla nas, można powiedzieć, trening w wydarzeniu tygodniowym w Hiszpanii dobiegł końca. Naprawdę nie ma co tutaj rzeźbić tym autem jeszcze bardziej. Mamy to zrobione, mamy przekroczenie celu. No, tutaj... najlepszy czas, minuta 29.990, aczkolwiek w tej chwili udało się zrobić minuta 26.858. No nie jest to oczywiście jeszcze czas, który byśmy chcieli tutaj uzyskiwać, bo wiadomo, że na pewno stać nas na więcej, ale no też pamiętajmy o tym, że rozwaga, rozwaga i jeszcze raz rozwaga. No przy ciśnięciu tym samochodem naprawdę bardzo łatwo zespinować, bardzo szybko można zakończyć swoje przygody na jakiejś bandzie, której oczywiście byśmy nie chcieli. No dobrze, przechodzimy w takim razie do kwalifikacji. No ostatni element tutaj przed wyścigiem dla nas do wykonania. Zobaczymy w ogóle, jaka pogoda, jak to wszystko wygląda. Nie, no ładne słoneczko. No i dobra, możemy zaczynać. Sprawdzimy sobie tylko ustawienia bolidu. Troszeczkę zmienimy chyba poziom tego paliwa. No zobaczmy na tą konfigurację jeszcze dla pewności, słuchajcie, aczkolwiek no powinny oczywiście przejść ustawienia z treningu. Dobrze, mamy to ustawione, teraz tak, wybór opon, w porządku, i troszeczkę zmniejszymy to obciążenie tym paliwem, naprawdę nie jest to konieczne, żeby tego paliwa było aż tyle. No i zaczynamy, słuchajcie, pierwsze kółko tutaj. No zobaczmy, no miejmy nadzieję, że te trzy kółeczka powinno nam się udać zrobić. Oczywiście im lepszy czas, tym lepiej. Na pewno też warunki na torze będą się zmieniały, więc no spróbujmy oczywiście tutaj zrobić coś fajnego. Ważne, żeby pobijać te czasy. Słuchajcie, takie mam założenie zawsze. No oczywiście czasami
dojdziemy do takiego momentu, że uda nam się zrobić jakiś kosmiczny czas, a później mamy kłopot w ogóle, żeby się do niego zbliżyć. Też miałem kilka takich sytuacji. Szczególnie jeżeli tam trochę kombinujemy z tymi ustawieniami. Czasami można po prostu przeszarżować. I chyba na dwóch torach miałem taką sytuację, że no, pomimo zrobienia naprawdę w miarę przyzwoitego czasu, później miałem problem, słuchajcie, żeby do tego czasu się zbliżyć. Tam na 2-3 dziesiąte się udawało, ale żeby przebić w ogóle ten czas, no to już naprawdę zaczynało wchodzić powoli do sfery marzeń. No czasami tak bywa, wyśrubujemy sobie tempo. No oczywiście, jeżeli, słuchajcie, mocno ciśniemy, mocno ćwiczymy, mocno trenujemy, no to jest zawsze opcja, żeby czas w jakiś sposób poprawić. Po przejechaniu tak naprawdę, słuchajcie, iluś tam kółek, no nie będę okłamywał, że kilkanaście to za mało. Trzeba oczywiście poświęcić troszeczkę więcej czasu na ćwiczenia. I wtedy naprawdę, słuchajcie, zawsze jeszcze gdzieś tam znajdziemy jakiś zapas, a to jakieś ustawienie, a to coś. No oczywiście na pewno w pewnym momencie zbliżamy się do takiej kwestii, że nigdy się nie da poprawić czasu. No ale z uwagi na to, słuchajcie, że czas liczony w milisekundach, no to tak jak wiecie, wystarczy mgnięcie okiem i naprawdę już jest jakaś tam różnica w tym czasie, więc możemy śmiało powiedzieć, że zawsze jesteśmy w stanie swój czas gdzieś tam wyśrubować, bardziej poprawić w jakimś tam elemencie, dany po prostu zakręt przejechać bardziej idealnie. No, oczywiście też jest druga strona medalu, o czym warto pamiętać, że też czasami ciśniemy i po prostu zaczynamy łapać takie brzydkie przyzwyczajenia na torze, co niestety później no, może się przekładać na jakieś tam przyzwyczajenie się do nie najlepszej linii na przykład toru i co powoduje, że nie będziemy wtedy w stanie tak naprawdę przejechać wszystkiego. No, ja tutaj się zagadałem i niestety malutki błąd popełniony, bo mamy wyjazd tutaj na tor. No ale dobra, no skoro już tak się stało, to może uda nam się rozgrzać troszeczkę tą maszynę wcześniej. Dobrze, na torze w miarę pusto w tej chwili przed nami. Jest tam samochód, no ale miejmy nadzieję, że na tym dojazdowym uda nam się ten samochód po prostu wyprzedzić. No i oczywiście, słuchajcie, nasze założenie jest takie, żeby tutaj spróbować poprawić czas. Minuta 27.58.509 to jeszcze jest daleko przecież do tego, co udało nam się zrobić w treningu trzecim. Więc spokojnie mamy tutaj jeszcze kilo zapasu. No i oczywiście dzięki temu, że już ten czas mamy zrobiony, będziemy już obserwować deltę. Kolor na tej delcie przede wszystkim, czyli starać się utrzymywać tutaj ten kolor na poziomie zielonym. No dobra, musimy jakoś spróbować wyprzedzić tutaj kierowcę z przodu, bo będzie nam troszeczkę przeszkadzał na naszym kółku pomiarowym. No co prawda zamieniamy się od razu w przezroczystość. No, troszeczkę, słuchajcie, jestem przeciwnikiem tej przezroczystości, bo jednak to powoduje, że no, to nie jest do końca tak, aczkolwiek no, też trzeba brać pod uwagę, że gdyby tej przezroczystości nie było, no to oczywiście wiele wyścigów no, po prostu nie ukończyłoby się, bo wtedy mielibyśmy kłopot. Gdy na przykład ktoś spinuje, a my po prostu uderzamy w niego na pełnej prędkości, bo nie jesteśmy w stanie go na przykład wyminąć. Dobra, tu już na tym pierwszym zakręcie, choć ta pierwsza prosta nie wyglądała tak wcale najlepiej. Jakieś tam chyba problemy z tempem na wyjściu, tak mi się wydaje. No tutaj blisko zarzucenia i niestety straciliśmy już deltę, pomimo tego, że naprawdę była przyzwoita. No dużo gorzej. No, co prawda teraz dużo szybciej pokonany ten zakręt.
No i mamy 4 dziesiąte w tej chwili. No ale jeszcze naprawdę jest tam trochę do zrobienia. No tutaj dużo błędów, także ten zakręt trzeba poprawić zdecydowanie. Dobra, tu trzeba uważać, żeby nie skończyć zbyt wcześnie. No, ponad sekunda w tej chwili. Ajajaj, wypchnięci. No, blisko zejścia poniżej minuty 26. No zobaczymy, słuchajcie, czy na tej trzeciej próbie uda nam się to zrobić. Dobra, sesji zostało 6,5 minuty. Okej. Dobra. Dobra, teraz zrobimy to z szybkiego okrążenia. No nie wierzę w to. Znowu ten przycisk. Dobra, 4 minuty sesji zostały. No raczej paliwka to my nie mamy, żeby tak przejechać dwa kółka, no ale spróbujemy. Tutaj już o te opony tak mocno nie musimy się martwić. No dobra, troszeczkę lepsze wyjście. No, mamy kierowcę, no oczywiście będziemy próbowali go tutaj wyprzedzić. Dobra, dużo lepiej, bo tutaj oczywiście wtedy mieliśmy taki troszeczkę poślizg. Ładnie pokonany ten zakręt teraz. No tu już niestety z błędem, ale dalej trzymamy. No, zdecydowanie warunki jezdne się tutaj mocno poprawiły. Dużo lepsza przyczepność na wyjściach. Dobra, to był ten zakręt. No, miejmy nadzieję, że się uda to poprawić. Mogło być lepiej. Troszeczkę zarzuciło tam w tej części. I znowu sekunda. No, nie wierzę, słuchajcie. Jeszcze o sekundę i dwie dziesiąte, znowu poprawiony ten czas. Minuta 24,989. No nie, znowu ten przycisk, słuchajcie. Dobrze, obiecuję, że naprawdę zmienię to, bo trochę to jest denerwujące. No dobra, słuchajcie, także mamy... mamy, słuchajcie, to wykonane. Sesję kwalifikacyjną. Zobaczmy, jak to wygląda. Zostało 30 sekund sesji, także niewiele. No i minuta 24,989 udało się tutaj zrobić. Zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie na, że tak powiem, no tutaj wszystkich czasach. No na razie, słuchajcie, naprawdę drugi czas, także nie jest najgorzej. No niewiele zabrakło, żeby gdzieś tutaj być wysoko. No na razie, słuchajcie, jesteśmy w najlepszym 1% tych kierowców, którzy oczywiście w tym wydarzeniu tygodniowym biorą udział. Także no słuchajcie, naprawdę jak widzicie, zaczynamy się mocno tutaj z tygodnia na tydzień naprawdę w tych naszych jazdach poprawiać. No dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym odcineczku. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka. No a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek serii F1 2019 na kanale Dark Owen. No, miejmy nadzieję, słuchajcie, że w tym tygodniu uda nam się przejechać ten wyścig. Naprawdę, mamy tutaj szansę na powalczenie. Naprawdę,
czegoś ciekawego. No i tak jak widzicie, udało nam się przekroczyć te 3000 punktów, więc będziemy w stanie oczywiście pomalować nasz samochód tak jak chcemy. No dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za udział w tym odcineczku. Zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!